Centrum Służby Rodzinie w Łodzi to Dom Samotnej Matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny oraz Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja. Dom Samotnej Matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej od 25 lat świadczy pomoc na rzecz samotnych matek, które znalazły się w trudnej sytuacji, będąc w ciąży, pozostawione przez swoich partnerów. Są też ofiary przemocy, które uciekały z domu, w którym były często awantury, kłótnie, bójki. Schroniły się tutaj w Domu Samotnej Matki, w miejscu, które jest dla nich taką bezpieczną przystanią. Jestem szczęśliwa, że mogę być świadkiem tych zmian, jakie dokonują się w matkach. Widzieć to, jak wielka jest w nich siła i jakie pokłady odwagi w nich drzemią. Widzieć szczęście tych kobiet i ich dzieci. Lecz ponieważ tu przyszliście, problem swój wyłuszczyliście, nie zostawię samych Was. Na adopcję nadszedł czas. Ośrodek adopcyjny to jest właśnie taka specyficzna, można powiedzieć, agencja pośrednictwa kojarzenia dzieci z ich rodzicami. Specyficzna w tym sensie, że nie ma tu oglądania, przebierania, nie ma tutaj reklamacji, ponieważ tutaj dotyczy jakby sprawa życia dzieci. Nasz ośrodek był pierwszym tego typu ośrodkiem katolickim w Polsce. Także powierzyliśmy już setki dzieci, tutaj przez nasz ośrodek przeszły setki, nawet tysiące rodzin, które przygotowywały się do adopcji. Zapytali więc chudzinkę, czy chce własną mieć rodzinkę. Czyżyk tylko na to czekał, wcale od nich nie uciekał, wręcz przeciwnie. Już po chwili wszyscy razem się tulili. Tak się kończy bajka nasza, jeszcze morał się naprasza, ale jest z bajki morał taki, dobrze w domu mieć dzieciaki. Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja, której jestem dyrektorem, wspiera Dom Samotnej Matki, Centrum Służby Rodzinie, Ośrodek Adopcyjny. Przez 10 lat swojej działalności postaraliśmy się, aby pozyskać fundusze na wybudowanie nowego budynku Domu Samotnej Matki, w której kaplicę w tej chwili się znajdujemy. Postaraliśmy się także, aby wesprzeć budowę nowego zaplecza kuchenno-stołówkowego dla Domu Samotnej Matki i Centrum Służby Rodzinie. Postaraliśmy się o fundusze na wyposażenie kuchni, stołówki w tym domu. Na co dzień wspieramy Dom Samotnej Matki, pozyskując różnego rodzaju darowizny, mleka, pampersy, kaszki, kosmetyki dla niemowląt. Tak samo wspieramy Centrum Służby Rodzinie. Ostatnio dzięki staraniom fundacji wyposażone zostały dwa pokoje do terapii dla małżeństw. Ta terapia w najbliższym czasie zostanie rozpoczęta. Pozyskujemy fundusze na działanie tych wszystkich instytucji i bardzo będziemy wdzięczni za wszelką pomoc i wsparcie. Jesteśmy jednym ciałem. Okiem jest Dom Samotnej Matki, uchem ośrodek adopcyjny, a rękami i nogami nasza fundacja. To wszystko to jest Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Dziękuję.